Siemanko, ja jestem Dexi i sorry za mój głos, jestem lekko przeziębiony. I dobra, witam Was w odcinku pod tytułem Jak grać, bo mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. No i okej, ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Oczywiście musimy pamiętać, że boję z postacią od 3000 pucharków i jest on dobry na takie tryby, to jest Bounty, Game Grab oraz Showdown, no Showdown niekoniecznie, ale na pewno da się nim zagrać nim fajne gierki. Na pewno plusem na Game Graba jest to, że jeśli rzucimy na środek bomby, tak jak widzieliście to przed chwilą na ekranie, to żeby zebrać gemy, przeciwnicy muszą wejść na tą bombę, a wiecie, ta bomba trochę zadaje. Jednak musimy uważać na postacie takie jak Shelly, Bull, Daryl i tym podobne, tacy shotgunowcy, ponieważ oni z bliska mogą nam naprawdę zrobić dużą skrzywdę, a jak wiecie, Bo jest dobry na taki średni dystans. Na pewno ważne jest w tej postaci to, aby grać zespołowo i raczej wspierać team. Nie jest to taka gra, że po prostu lecimy na Hama. Tylko jak widzimy, że goni ktoś naszego gościa, to warto też rzucić bombę pod nogi, wiecie, przeciwnikowi, który goni naszego gościa, który ma dużo gemów, bo jak stracimy te gemy, no to oni je zabiorą i będą mieli countdowna, czyli wygraną. Gdy gramy tą postacią Showdowna, lepiej podejść trochę bliżej butli, bo wiecie, że strzały trochę skręcają. Na przykład teraz mi tutaj skręciła i nie trafiłem wszystkimi, więc lepiej trochę bliżej podejść, żeby żadna strzała nie uciekła. W Bo najlepiej strzelać do wszystkich. Na końcu jak zostanie 3 brawlerów, jak będziecie mogli zobaczyć to w tej grze, to po prostu jak widzimy, że gościu z dużą ilością butli ma mało życia, po prostu wbijamy mu i go zabijamy. To jest trochę takie chamskie. Zresztą zobaczycie na nagraniu. A więc dobra, ja teraz nic nie mówię i zobaczycie ten gameplay do końca. Bo też jest bardzo dobrą postacią na Bounty, tylko niestety jak to grałem, jak to znaczy nagrywałem, trafiła mi się taka mapa, na którą jest on, no nie jest za dobry, ale tutaj dosyć ładna gierka wyszła, wiecie, na tej mapie głównie przychodzą tacy shotgunowcy, właśnie tam Shelly, siedzą w tych krzakach i po prostu widzą gościa, to na 2 czy tam 3 hity go biorą, ale tutaj no, nawet spoko gierka mi wyszła tą postacią. Tutaj bardzo fajnie na tej mapie jest to właśnie, jak ktoś idzie w krzakach, to te bomby bardzo przeszkadzają, bo te bomby naprawdę dużo bijają. Więc no, tutaj macie jeszcze gameplay do końca. W zasadzie ja się tutaj będę z Wami żegnał, więc do następnego odcinka. Siemanko, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, no i cześć.